Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj przedstawiamy, jak już powiedział rzecznik, rewolucję śmieciową, metodę obliczania opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców. Po długich analizach przyjęliśmy metodę od ilości zużytej wody jako metodę najbardziej wiarygodną, metodę, która pozwala rozliczać te opłaty o weryfikowalne dane, bo wszyscy otrzymujemy faktury, wszyscy, a przynajmniej przeważająca część mieszkańców rzędu 99% i po przecinku procent posiada w swoich domach i mieszkaniach wodomierze, więc ta metoda jest weryfikowalna. Jest dla Koszalina jedną z najbardziej optymalnych, bo praktycznie poza 97 nieruchomościami wszystkie nieruchomości w Koszalinie są podłączone do miejskiej sieci wodociągowej. To jest metoda, która też pozwala na uchwycenie rzeczywistej ilości mieszkańców, bo jeśli nieruchomość jest zamieszkana, mieszkają w niej mieszkańcy, a niekoniecznie są zameldowani, to możemy na podstawie poboru wody stwierdzić, że ta nieruchomość jest zamieszkana i myślę, że też jest najbardziej sprawiedliwa, bo wiąże funkcje związane z poborem wody z produkcją odpadów. Ten związek istnieje i ten związek jest wydaje się być oczywisty. Jeśli chodzi o stawki, jakie przyjęliśmy, to 4,40 złotego od metra sześciennego zużytej wody w przypadku zbiórki selektywnej i 6,60 w przypadku odpadów zmieszanych zbiórki nieselektywnej. Ja przypomnę, że zgodnie z nową ustawą mamy wszyscy obowiązek segregowania odpadów i ta, jeśli chodzi o szczegóły, pan prezydent Andrzej Kierzek już przedstawi to w następnej części konferencji, a metoda myślę, że jest wiarygodna, jest przyjmowana przez większość miast akademickich. Do Szczecina w ostatnim czasie dołączyła Łódź, dołączyła Bielsko-Biała i one też opierają sposób naliczania opłaty śmieciowej w oparciu o zużycie wody, a ono odzwierciedla też faktyczne życie, bo przypomnę, że to jest roczne zużycie wody, w związku z tym uwzględnia nasze wyjazdy na wakacje, kiedy nie pobieramy wody, ale śmieci też nie produkujemy. Odzwierciedla sytuację, kiedy mieszkańcy Koszalina wyjeżdżają do pracy, w związku z tym też nie używają wody i też śmieci nie produkują. I vice versa, jeśli ktoś przyjeżdża do Koszalina na krótki pobyt, nie jest w Koszalinie w tym momencie zameldowany, bo przypomnę, takiego obowiązku od 2016 roku w ogóle już nie będzie, a w tej chwili ten obowiązek nie do końca jest przestrzegany i nie do końca musimy się za każdym razem przy krótkich pobytach zgłaszać w to miejsce, to odzwierciedla po prostu życie. Jeśli mieszkamy w Koszalinie, zużywamy wodę, produkujemy odpady. Jeśli nas nie ma, to ma w tym momencie wpływ na nasze zużycie wody, a co za tym idzie na opłatę śmieciową i w ten sposób również składając raz do roku deklarację, bo przypomnę, że deklaracja będzie składana raz do roku, podajemy raz swoje zużycie wody i na tej podstawie miasto nalicza opłatę śmieciową.